Witam was wszystkich. Ja się nazywam Mikołaj Pastuszko. Z wykształcenia jestem informatykiem i psychologiem, ale na co dzień pracuję jako User Experience Designer. I dlatego właśnie dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tej dziedzinie, dlatego że moim zdaniem jest fascynująca i po prostu uwielbiam to, co robię, kocham moją pracę i chciałbym trochę się podzielić tą fascynacją, tak żebyście poczuli, zobaczyli, co w ogóle robię i na czym to polega. Jak będzie wyglądał plan dzisiejszej prezentacji? Więc w części pierwszej spróbuję wam pokazać, co to są wrażenia i zrobię to w sposób bezpośredni, dostarczę wam trochę wrażeń i też sobie porozmawiamy, spróbujemy się uświadomić, jak świadomie percypować wrażenia, jak świadomie je odczuwać. W części drugiej powiem wam, po co projektować wrażenia użytkowników. Następnie podam wam przepis na UX, czyli jak to w ogóle robić, jak można kierować wrażeniami użytkownika. W części czwartej trochę powiem, jak UX można wpleść w to, co na co dzień robicie, czyli w cykl programowania, w cykl tworzenia software'u, w ogóle w development, jak to wszystko ze sobą połączyć w jedną całość. Natomiast na samym końcu powiem, kto za tym stoi, czyli kto to robi, jacy to są ludzie, i troszkę danych z researchu różnych będzie. Dobra, no więc, a moim celem będzie zafascynować was dziedziną tak, żebyście mogli poczuć właśnie, jak ona jest fantastyczna, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Jest naprawdę fan z tego, jak się w tym pracuje. No dobra, no to zacznijmy od pierwszej części, czyli od dostarczenia wam wrażeń. Wyświetlę wam kilka obrazków i sobie porozmawiamy na temat tego, jakie odczucia w was wywołują. No więc zacznijmy. Co myślicie o tej aptece, przy której jest taki szyld? Budzi zaufanie? Właśnie, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie. Zależy, jakich usług oczekujemy. Tak. Tak. No dobrze, chodźmy dalej. Mamy taką sytuację. Jakie wrażenia? Jakie odczucia? Normalne. Ktoś zrezygnowany powiedział normalne, przyzwyczajony do polskich warunków. Jak myślicie, czego tutaj zabrakło? Logiki, tak? Też jakiegoś takiego całościowego spojrzenia na to, prawda? Jakie są wrażenia kierowcy, który jedzie sobie 60 na godzinę i widzi takie coś, prawda? Ktoś myślał tylko cząstkowo, albo nawet w ogóle nie myślał, no ale zostawmy to. Jakie odczucia, kiedy wchodzicie do takiej kabiny? Jest fajnie? Takie kolektywne, prawda? Tak. Okej, chodźmy dalej. No właśnie, jakie wrażenia? Czy to jest okej? Może być trochę, szczególnie jeżeli byśmy byli osobą na wózku niepełnosprawną, no, wrażenia myślę nie byłyby jakieś takie fantastyczne. To jest mail, który ja osobiście dostałem z LinkedIna. Ja mam na imię Mikołaj, dla przypomnienia, i faktycznie w tytule o tym pamiętali, ale w treści już nie. Już zmienili mi imię i to było takie trochę dziwne, bo piszą do mnie personalnie, niby mail skierowany do mnie, ale coś tu nie gra, jeżeli się zwracają innym imieniem. To jest screenshot, który zrobiłem niedawno na stronie Zikitu, czyli zarządu tam dróg w Krakowie, bo niedawno Kraków poszerzał strefy parkowania i oczywiście mnóstwo ludzi chciało sobie kupić abonamenty. No i była super możliwość kupowania abonamentów przez internet. Natomiast parę dni po tym, jak to uruchomili, to wyświetlili taki komunikat i niestety nie było. Wrażenia użytkownika, no takie sobie, nie? Dobra, ale można to zrobić lepiej. Można sterować, kierować wrażeniami użytkownika dużo lepiej. Nawet w sytuacji, która się wydaje trochę beznadziejna, czyli użytkownik wszedł na nasz serwis, na nasz serwer, ale nie znalazł
być może adres był błędny albo coś, w każdym razie trafia na 404, możemy pokierować wrażeniami użytkownika tak, żeby on nie był pozostawiony sam sobie i nie odszedł stamtąd niezadowolony, tylko właśnie pomóc mu iść dalej. I tutaj na przykład po pierwsze jasno wyjaśnić, co się stało, wyjaśnić, dlaczego to się mogło stać i podpowiedzieć, co można zrobić dalej. I tutaj na przykład wyszukiwarka jest świetnym rozwiązaniem. Można też taką rzecz, jak na przykład strona niedziałająca na jakiejś przeglądarce. No, wydaje się też beznadziejną sytuacją, ale można to tak ubrać, żeby dostarczyć mimo wszystko pozytywnych wrażeń. O tym myślę, że nie muszę mówić. Stack Overflow bardzo celuje w konkretne oczekiwania deweloperów, programistów i ludzi związanych z informatyką, czyli koty. Właśnie, to wszystko w ogóle nie dotyczy tylko software'u, internetu i tak dalej. To dotyczy w ogóle wszelkich produktów, wszelkich urządzeń, jakich używamy na co dzień. Tutaj na przykład klamka. Przecież można zrobić to w ten sposób, żeby nie tylko sama się wyjaśniała, ale była po prostu elegancka i dostarczała przyjemnych wrażeń. Taka rzecz jak klamka. To jest zdjęcie, które zrobiłem w restauracji w okolicach Opola. Bardzo mi się to spodobało. Byłem sobie w restauracji i na każdym stoliku było zamontowane takie urządzonko. I tutaj są dwa przyciski. Jedno do wezwania kelnera, a drugie do wezwania kierownika sali. Zobaczcie, jaka rewelacja. Nie trzeba wołać za kelnerem, patrzeć, czy idzie, czy nie idzie, tylko po prostu możemy sobie tą samą usługę zamówić na inny sposób. A to jest właśnie, to jest zdjęcie z mojej firmy, w zasadzie to jest nawet mój wierszyk, bo ludzie nagminnie nie płukali czajnika, co mnie strasznie denerwowało, bo tam masa kamienia pływała i później taki chrzęszczący kamień w zębach podczas picia herbaty był bardzo nieprzyjemny. Chciałem zachęcić ludzi, można było napisać podgrzewanie wody, proszę wypłukać czajnik, ale to było suche. Chciałem to starczyć troszeczkę pokierować tymi wrażeniami, żeby jednak ludzi zachęcić do tego, żeby byli zadowoleni jednak mimo wszystko. Właśnie. Teraz pokażę wam film. On będzie się składał z dwóch części i po prostu skupcie się na swoich wrażeniach. Widzicie, wrażenia to nie tylko to, co widzimy, ale też to, co słyszymy. Wyświetliłem dwa razy ten sam film, ale jednak z innym podkładem dźwiękowym i odczucia, przypuszczam, że u większości z was były zupełnie inne. Ups, dobra. Okej. Ale skoro chcę wam pokazać, dostarczyć trochę wrażeń, pokazać, na czym polega właśnie kierowanie wrażeniami, dlaczego nie miałbym was potraktować jako użytkowników tego wykładu? No w końcu jesteście jego użytkownikami, prawda? Więc zrobimy taki eksperyment, taką właśnie niespodziankę. Właśnie, powiedziałem, mam dla was niespodziankę. Zaraz wam coś rozdam. Jakie to wrażenia was wywołuje? Ciekawość, tła? Okay. Dobra. No właśnie. Zaprojektowałem ten moment tak, żeby właśnie wywołać w was ciekawość, jakieś podniecenie, zainteresowanie. No dobrze, ale chodźmy dalej. Teraz wam powiem, że
Rozdałam każdemu z was po pudełku zapałek. Co czujecie? Dobrze, rozczarowałem, tak? Ten moment był zaprojektowany tak, żeby wywołać właśnie zdziwienie albo rozczarowanie. Znaczy i rozczarowanie. No dobrze. A teraz, w takim razie, wam faktycznie rozdam i zaraz zapytam znowu, co czujecie. Niech każdy sobie weźmie po jednym egzemplarzu i przekaże dalej, tak żeby każdy dostał. Chwileczkę poczekamy, tak żeby dotarło przynajmniej do większości z was. Tak, możecie otworzyć. Jasne. Otwierajcie, otwierajcie. Tak. Okej, okay, czy wszyscy już dostali? Dobrze, w takim razie będę kontynuował. No i pytanie do was. Jakie wrażenia? Zaskoczenie, rozbawienie, tak? Rozczarowanie? Okej. Okay. Dobrze, powiedzieliście zaskoczenie, rozbawienie. Ten moment był zaprojektowany tak, żeby wywołać właśnie zaskoczenie i rozbawienie. Dobrze. No to podsumujmy sobie w takim razie to, co dotychczas powiedziałem. Mamy w zasadzie takie trzy główne wnioski. Po pierwsze, przedmioty wywołują wrażenia. Zresztą nie tylko przedmioty, sytuacje też, ale w tym wypadku skupmy się na przedmiotach, bo jednak mówimy o przedmiotach używanych przez użytkowników. Więc przedmioty wywołują wrażenia. Po drugie, na wrażenia wpływa nie tylko treść, czyli co mówimy, co przenosimy, ale też forma, w jaki sposób komunikujemy to użytkownikowi i jakich właśnie wrażeń dostarczamy. No i po trzecie, wniosek też z tego mojego eksperymentu, który zrobiliśmy tutaj przed chwilą, jest taki, że wrażeniami można kierować. Czyli to nie jest tak, że po prostu użytkownik ma jakieś wrażenia, tylko możemy wpływać na nie. No dobrze. Ale w takim razie przejdźmy do drugiej części. W ogóle po co kierować wrażeniami? Co nam to może dać? Czy ktoś zna tego pana?
Okej, okay. To jest dom Norman, to jest taki krzewiciel procesu user-centered design. On wykłada na uniwersytetach i generalnie też prowadzi różne badania na temat user experience i tak dalej. I on powiedział właśnie takie zdanie, że beautiful things work better. O co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy kontakt z jakimś produktem, z jakąś rzeczą, która jest ładna i dostarcza nam pozytywnych wrażeń, czujemy się bardziej kompetentni, czujemy większą sprawczość. Wydaje nam się, że lepiej sobie potrafimy radzić z obsługą tej rzeczy. I to działa też w drugą stronę. Jeżeli rzecz jest brzydka, trochę trudniej nam się tego używa i to wpływa na nasze umiejętności korzystania z tego. Z czego to wynika? Właśnie z tego, że mamy dwie półkule mózgowe. Jedna jest lepsza w myśleniu logicznym, w jakimś podejmowaniu decyzji, w analizowaniu. Natomiast druga jest bardziej skupiona na całościowym obrazie, na myśleniu przestrzennym, trochę na emocjach. I właśnie, o co chodzi? Chodzi o to, że mózg mamy jeden. To są dwie półkule, ale mózg mamy jeden. Te półkule są połączone taką szyną danych i właśnie dlatego, jeżeli odczuwamy jakieś wrażenia, jakieś emocje płynące z kontaktu z jakimś produktem, to wpływa też na to, jak sobie radzimy i jak analitycznie potrafimy do niego podejść, jak praktycznie potrafimy działać z nim. I to działa też w drugą stronę. Jeżeli nam się nie udaje, jeżeli coś jest nielogiczne, wywołuje to w nas emocje. No właśnie, te rzeczy są połączone. Ale wróćmy do tego pana Dona Normana. On ma w swoim domu trzy czajniczki, o których nawet napisał artykuł. On uwielbia te swoje czajniczki i on uważa, że te czajniczki reprezentują trzy poziomy przetwarzania i jednocześnie trzy aspekty designu, które należy brać pod uwagę. Pierwszy czajniczek to jest czajniczek, on się nazywa Nana i on reprezentuje według pana Dona Normana poziom pierwszy przetwarzania, czyli poziom visceralny. Co znaczy visceralny, bo to jest trudne słowo. Visceralny to znaczy taki wewnętrzny, taki trzewny, to też trudne słowo, w każdym razie taki związany z tym, co czujemy, niekoniecznie wiedząc, dlaczego to czujemy. Czujemy na przykład przed prezentacją możemy czuć stres i czujemy w brzuchu, że nas ściska. To nie jest coś, co potrafimy wyjaśnić od razu, chyba że mamy jakieś wykształcenie medyczne, ale czujemy to w środku w każdym razie. I to jest poziom właśnie visceralny. Dlaczego ten czajniczek? Dlatego, że ten czajniczek, nie skupiamy się na tym, czy on dobrze parzy herbatę, czy jest wygodny, czy nie parzy i tak dalej, tylko skupiamy się na tym, że on jest ładny. On po prostu ładnie wygląda, prezentuje się elegancko. On wywołuje w nas pozytywne emocje. Drugi poziom to jest poziom behawioralny, gdzie ma znaczenie już, jak się nam z czegoś korzysta, jakie to jest, jakie zachowania w nas wywołuje, czy jest wygodne, jak my się zachowujemy wobec tego przedmiotu. I ten czajniczek reprezentuje właśnie ten poziom i ten czajniczek ma taką właściwość, że w momencie, kiedy stwierdzimy, że herbata już się wystarczająco zaparzyła, na przykład po 3 minutach, możemy go tak przechylić do połowy, właśnie tak jak tutaj on wygląda na zdjęciu i wtedy herbata już nie jest zalana wodą, tylko sobie płucy tam odpoczywają. I to jest takie właśnie sprytne i dzięki temu łatwiej nam się zachowywać. Nie musimy tych płuców na przykład wyciągać czegoś tego. No i mamy trzeci poziom przetwarzania, poziom refleksyjny, który jest jeszcze wyższym poziomem. Na przykład ten czajniczek prezentuje sobą ani coś wygodnego, ani coś szczególnie ładnego, ale on prezentuje jakąś wyższą ideę, coś takiego, że wzbudza w nas refleksję, że no faktycznie używalność jest ważna. Okej. Okay. No więc powiedziałem trochę o tym przetwarzaniu i tak dalej, o wrażeniach. Natomiast dalej nie odpowiedziałem na pytanie po co. Po co w ogóle mamy się zajmować projektowaniem, po co mamy projektować te wrażenia? A szczególnie ktoś sobie pewnie zadaje z Was pytanie, ile na tym można zarobić? Niektórzy mają takie myślenie stricte biznesowe i tylko pieniądze. No więc ja Wam powiem, ile można na tym zarobić. Na przykład 300 milionów dolarów. Czy ktoś słyszał o przycisku za 300 milionów dolarów? Okej, opowiem jak to było. Był sobie taki sklep internetowy. Sklep jak sklep, ludzie po prostu dodawali jakieś produkty do koszyka, później jak stwierdzali, że chcą już sfinalizować transakcję, to
to tam przechodzili do kasy. W momencie, jak już chcieli zapłacić i tak dalej, to tam dostawali formularz, gdzie formularz logowania albo rejestracji tam było do wpisania. Login, hasło, przyciski rejestruj, loguj, zaloguj się. I tam zapomniałem hasła. No i później mieli możliwość wpisania danych adresowych, gdzie dostarczyć przesyłkę. No właśnie. No i wydaje się, że wszystko ok, prawda? Że normalny sklep. Natomiast co się okazało? Kiedy właściciele sklepu przeanalizowali statystyki, jak wyglądają, okazało się, że 45% użytkowników wielokrotnie się rejestrowało w tym sklepie i mają po kilka kont. Niektórzy nawet chyba 10 mieli użytkowników. Po drugie, dziennie 160 tysięcy osób klikało link zapomniałem hasło. I po trzecie, 75% użytkowników, którzy coś dodawali do koszyka i przechodzili do kasy, później rezygnowało. Statystyki takie nieciekawe, nie? I wszyscy się zaczęli, właściciele sklepu się zaczęli zastanawiać, co z tym zrobić. I zatrudnili projektantów, właśnie projektantów interakcji, którzy zrobili badania. I zaczęli rozmawiać z użytkownikami, po prostu testować, pytać użytkowników, jakie są ich wrażenia. Co się okazało? Użytkownicy w momencie, kiedy dochodzili do tego formularza rejestracji albo logowania, stwierdzali, że oni nie chcą wchodzić w jakąś relację głębszą ze sklepem, nie chcą się rejestrować. W ogóle po co ta rejestracja, po co sklep wymaga, czy w takim razie co, chcą ode mnie moje dane osobowe, więc pewnie będą mi wysyłać jakiś później spam, jakieś takie rzeczy, że nie, to ja pójdę do innego sklepu, gdzie nie muszę się rejestrować. Poza tym ludzie mieli często po kilka adresów mailowych albo wszędzie inne hasło i nie pamiętali, jakiego hasła użyli i dlatego ciągle klikali w link przypominania hasła. No właśnie. No i z tego ci projektanci wyciągnęli wniosek, coś trzeba z tym zrobić i zmienili dosłownie jedną rzecz. Etykietę przycisku rejestruj zmienili na etykietę dalej. Do tego jeszcze dodali dopisek, że użytkowniku, jeżeli chciałbyś w przyszłości szybciej dokonywać zakupów w naszym sklepie, to możesz podać tam maila i hasło, żeby w przyszłości już się tylko zalogować. No i jaki był efekt tego? Sklep zyskał 45% więcej klientów. Po drugie, po miesiącu ich obroty wzrosły o 15 milionów dolarów, a po pierwszym roku ich obroty wzrosły o 300 milionów dolarów. I dlatego właśnie ten przycisk, któremu zmieniono tylko etykietę, jest nazywany przyciskiem za 300 milionów dolarów. Ale mamy inne historie. Na przykład Amazon. Na przykład Amazon wprowadził jakiś czas temu, to było wiele temu, ale one-click checkout. Dotychczas użytkownicy za każdym razem, jak coś kupowali, to musieli wprowadzać swoje dane adresowe od nowa. Natomiast Amazon wprowadził coś takiego, że wystarczy raz, my to zapamiętamy, tam to było na ciasteczkach pamiętane, i użytkownik następnym razem wystarczy, że kliknie one click checkout i już po prostu ma zamówione wszystko. Co się okazało? Że Amazon, oczywiście konwersja wzrosła, więcej użytkowników finalizowało transakcje, no bo to tylko jedno kliknięcie, no i Amazon oczywiście zarobił na tym miliardy dolarów. Kolejna historia. Twitter. Twitter miał do niedawna, to jest sprzed chyba 3 albo 4 lat historia, do niedawna miał formularz rejestracji, który wyglądał w ten sposób, że najpierw użytkownik tam podawał jakieś podstawowe dane, tutaj widać na formularzu jakiś tam name, username, password itd. Później miał możliwość zalogowania się swoim kontem mailowym, tak żeby znaleźć przyjaciół, prawda, i od razu ich wyszukać i móc ich śledzić. A po trzecie miał prezentowaną listę najpopularniejszych jakichś Twitterów, najpopularniejszych osób albo instytucji, które tweetują. Ale tak ogólnie najpopularniejszych na Twitterze. No i właśnie, no i co się działo? Użytkownicy trafiali, jeżeli sobie tam pozaznaczali te rzeczy przy rejestracji, później trafiali na tą swoją ścianę czy takiego feeda, który był wypełniony rzeczami niekoniecznie jak interesującymi, no bo jeżeli, nie wiem, rejestruje się informatyk i może zaznaczyć na przykład, że najpopularniejsze to jest jakieś, powiedzmy, Justin Bieber, prawda, tweetujący na Twitterze, no to takie średnie. Więc Twitter zmienił
coś takiego, że dodał kolejny krok podczas rejestracji. Co ciekawe, nie odjęli, tylko właśnie dodali, ale dodali taki krok, który pozwalał na... listował kategorie różne zainteresowań, takie jak na przykład właśnie informatyka, sztuka, tam jakieś gadżety i tak dalej. I dopiero po zaznaczeniu kategorii prezentował najpopularniejsze osoby czy instytucje tweetujące na ten dany temat. Dzięki temu użytkownicy od razu wybierali, zaczynali śledzić tych użytkowników, którzy faktycznie dostarczali jakiegoś kontentu ich interesującego dla tych użytkowników. No i efekt jest taki, że konwersja tego formularza rejestracyjnego na Twitterze wzrosła o 29%. Dobrze, tak, o Apple można by dużo mówić, natomiast ja chcę o jednej rzeczy powiedzieć. Instrukcja obsługi. Właśnie. Apple ze swoimi produktami nie dostarcza instrukcji obsługi. Patrzcie, jakie to wrażenie wywołuje w użytkowniku, że użytkownik od razu widzi, nie ma instrukcji obsługi, a wiemy, że instrukcji prawie nikt nie czyta, szczególnie ci ludzie, którzy nie są techniczni. Nie ma instrukcji obsługi, a więc to musi być tak proste, że w ogóle instrukcji nie potrzeba. Kolejna rzecz, Medium. Znacie serwis blogowy Medium? Okej. Okay. To jest w ogóle stworzone, co ciekawe, przez twórców blogera. Oni postanowili na nowo zaprojektować serwis do blogowania. I polega to na tym, że to jest strona, kiedy ja jako bloger klikam, że chcę nowego posta dodać i loduję na takiej stronie. Zobaczcie, jaka ta strona jest minimalistyczna. Jest absolutne skupienie na kontencie. Nie ma żadnych dystraktorów po bokach, żadnych wtórnych rzeczy. Jest tylko to, co w danym momencie może być dla mnie potrzebne jako osoby piszącej nowy post na blogu. I wszystko właśnie tak usunie to do całkowitego minimum. Wrażenia? Po prostu prostota i skupienie na... od razu ułatwianie użytkownikowi tego zadania, z którym on tu przyszedł, czyli napisanie posta. Kolejny przykład, to jest taka aplikacja, Writer się nazywa. Aplikacja do... to jest edytor tekstu na Apple'owe urządzenia. Natomiast właśnie, to jest podobna zasada zastosowania. W momencie, kiedy zaczynamy pisać, wszystkie toolbary, wszelkie ikonki i tak dalej, wszystko znika po to, żebyśmy się mogli skupić na kontencie. Przykład, który pewnie wielu z Was kojarzy, Sublime Text. To jest taki dość popularny ostatnio edytor. I co ciekawe, jego funkcje są podobne jak funkcje Vima, jak funkcje Eclipse'a, jakichś tam IntelliJ'ów i tak dalej. Natomiast to, czym on się różni, to jest całkowicie inny układ, w ogóle inny interfejs, też absolutnie posunięty do minimum, bo użytkownik otwiera i widzi tylko sam edytor tekstu. Natomiast wszelkie takie rzeczy, które zazwyczaj są rozwiązywane przez jakieś toolbary, jakieś ikonki, jakieś menu, w których trzeba wyszukiwać tego, co chcemy, zostało zamienione na command palette. To jest to, co widać na tym dolnym screenie. Po prostu sobie włączamy command palette i wyszukujemy, to jest fuzzy search, wyszukujemy sobie tą komendę, którą chcemy wykonać. To jest znacznie, znacznie szybsze. Co więcej, są prezentowane użytkownikowi też skróty klawiszowe po prawej, natomiast zobaczcie, że to nie jest tak, że użytkownik musi się wszystkich uczyć, tak jak na przykład w Vimie czy Emacsie, tylko stopniowo, jeżeli często z czegoś korzysta, to zauważy po prostu ten skrót, taki gradual engagement. Też mamy tam inne funkcje, takie jak wielokrotne kursory i tak dalej. O Sublime można też dużo opowiadać. W każdym razie polecam spróbować skorzystać. Kolejny przykład. Czy wiecie, co to jest? Tak, to jest czujnik dymu. No właśnie. Czujnik dymu wydaje się taką rzeczą, która... No, co można zrobić z czujnikiem dymu? Bo czujniki dymu po prostu są i czasem piszczą. Zazwyczaj właśnie czujnik dymu przede wszystkim co ma robić? Właśnie piszczeć. Kiedy czujniki dymu najczęściej piszczą? Wtedy, kiedy kończą im się baterie. Więc taka firma Nest postanowiła, weźmy ten czujnik dymu, zastanówmy się, jakie to wrażenia wywołuje w użytkownikach,
jak użytkownicy odbierają, jak myślą o czujnikach dymu i postarajmy się przeprojektować te wrażenia, tak żeby czujnik dymu był czymś, co jest przyjacielem, a nie kolejnym gratem w domu. No więc właśnie. I zaprojektowali taki czujnik dymu. Ten czujnik dymu robi coś takiego, że w momencie, kiedy wykryje dym, na przykład dym dlatego, że robimy frytki, wtedy ten czujnik nie zaczyna piszczeć, tylko zaczyna ludzkim głosem mówić, że tu i tu, w tym i tym pomieszczeniu wykrył dym i że za chwilkę się uruchomi alarm, ale masz jeszcze użytkowniku chwilę na odwołanie tego alarmu. No właśnie, i dopiero wtedy tam zacznie piszczeć po jakimś czasie. Natomiast jak się odwołuje alarm? Zazwyczaj w zwykłych czujnikach, żeby wyłączyć to piszczenie, trzeba wyciągnąć baterię. Tutaj wystarczy podejść pod czujnik, pomachać do niego, on to zauważa i wyłącza wtedy alarm. Możemy też inaczej, jeżeli jesteśmy bardziej agresywni, można, z tego co pamiętam, rzucić w niego na przykład piłką albo kijem go jakoś potraktować i wtedy też się włączy, bo to duże takie na środku to jest przycisk. No te czujniki tam jeszcze mają więcej funkcji, one potrafią się komunikować ze sobą i na przykład jeżeli w kuchni nam się pali, to potrafi nam w sypialni o tym powiedzieć i tak dalej, ale to już są rozszerzenia. Natomiast wrażenia są zupełnie inne dostarczane przez to. Ta sama firma przeprojektowała też termostat. Co się okazuje, ludzie zazwyczaj, kiedy na przykład wychodzą z domu, to często zapominają zmniejszyć właśnie temperaturę i ta temperatura na przykład przez weekend cały czas sobie jest wysoka, marnujemy energię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten czujnik przeprojektowali w ten sposób, że ten czujnik, pomijając to, że on potrafi się tam komunikować i tak dalej, też jakoś wygodny interfejs ma, to on potrafi się uczyć tego, co użytkownik, jakie są zwyczaje użytkownika i na przykład sam rozpoznać, że no, użytkownik prawdopodobnie wychodzi do pracy, to mu zmniejsza tą temperaturę w domu, tak żeby teraz nie marnować energii. Faktycznie twórcy tam piszą na swojej stronie, jakie tam średnie są oszczędności dzięki temu. No właśnie, no ale ile na tym można zarobić, bo co takie przeprojektowanie nam daje? Więc powiem wam, że firma Nest została niedawno kupiona przez Google za 3 miliardy dolarów. Także można na tym zarobić. Właśnie. Teraz w takim razie, czym w zasadzie jest User Experience Design? Jakby go można zdefiniować? To jest akurat moja taka definicja. Uważam, że to jest takie projektowanie produktów i usług, żeby nie tylko rozwiązywały problemy użytkowników, bo po to przecież projektujemy, ale też dostarczały jak najwyższej jakości pozytywnych wrażeń podczas korzystania z nich, podczas kontaktu z nich. I jakie mamy zyski w ogóle z User Experience Designu? Może właśnie uzdrowić produkt, dlatego dostaliście recepty. Może poprawić zadowolenie użytkowników z niego, no i zwiększyć nasze zyski, jak to pokazałem na tych przykładach. Ale chodźmy dalej. Właśnie, widziałem niedawno takie stwierdzenie, że tym, co obecnie stanowi konkurencję pomiędzy firmami, nie jest wcale technologia, tak jak to było dawniej, że jedna firma miała lepsze jakieś sprzęty, czy tam technologie i tak dalej. Nie są też funkcje, bo mamy miliard edytorów tekstowych, miliard aplikacji do tego, siamtego, miliard aplikacji do na przykład budzika. Też używalność już zaczęła być zauważana, szczególnie na przykład aplikacje na przykład mobilne, albo jakieś strony, firmy i tak dalej, już zaczęli twórcy zwracać uwagę na używalność, tak żeby to było wygodne w użyciu, żeby użytkownik się nie gubił i łatwo mu było przejść przez jakieś tam procesy na stronie. Natomiast to, co stanowi o konkurencji między firmami różnymi i sukcesami ich produktów, są właśnie te wrażenia dostarczane przez produkty. No dobrze, powiedzieliśmy, po co w ogóle projektować. Natomiast teraz powiem, jak w ogóle projektujemy, jak to wygląda, jak się to robi. Czyli to, co ja robię na co dzień. Po pierwsze dziedziny, w ogóle jakie dziedziny wykorzystujemy podczas projektowania. Tych dziedzin jest multum, to jest w ogóle dość interdyscyplinarna dziedzina. O tym jeszcze później trochę powiem. Natomiast tak, architektura informacji. Musimy po pierwsze zaprojektować, różne hierarchie informacji, jak one względem siebie są, jakie są kategoryzacje danych i tak dalej. To wszystko tak, żeby było intuicyjne dla użytkownika.
to na przykład jedni będą według jakiegoś kryterium określać, a nam jako twórcom się wydaje, że użytkownicy będą inaczej kategoryzować informacje. To jedna sprawa to jest Human Computer Interaction, czyli interakcja właśnie między człowiekiem a maszyną. Mamy też projektowanie interakcji w ogóle, to jest termin pokrewny z Human Computer Interaction, natomiast no, on jest bardziej taki praktycznie. Human Factors Engineering, czyli na polski możemy to przetłumaczyć jako ergonomia. Tutaj w stronę to używalności idzie, właśnie używalność też jest ważna. Accessibility, czyli dostępność, tak żeby to było dostępne dla nas wszystkich, czyli też osób z zaburzeniami. A kto z nas nie ma jakichś zaburzeń? Na przykład jeżeli produktem jest krzesło, wiele osób ma na przykład problemy z kręgosłupem, no więc to krzesło musi być wygodne, musi uwzględniać różne takie rzeczy. Tak samo jeżeli jest strona i ma nieprawidłowy dobór kolorów, to na przykład 10% facetów na przykład będzie mieć problemy z widzeniem, odróżnianiem czerwonego i zielonego. To są faktyczne dane. Między 7 a 10% populacji męskiej ma problemy z rozróżnianiem czerwonego i zielonego. No i visual design, tak żeby to później ubrać w grafikę, jakoś ładnie to wyglądało. Ale też właśnie industrial design, też architektura, etnografia, dlatego że to są takie dziedziny, które bardzo wspomagają, to zależy co robimy konkretnie, bo jeżeli to na przykład ma być urządzenie, które faktycznie ma być trzymane w ręce, tak jak na przykład smartfon, no to industrial design musimy wziąć pod uwagę, tak żeby to było też wygodne, żeby na przykład nie miało ostrych kantów, dlatego że wtedy użytkownik się będzie tam kaleczył tym. Architektura, jeżeli to jest element jakiejś przestrzeni. Etnografia dlatego, że w końcu projektujemy dla ludzi. I jest ważne, jak ci ludzie się zachowują, jakie mają przyzwyczajenia, jak to wygląda międzykulturowo, bo na przykład inaczej, inne są przyzwyczajenia ludzi w Polsce, inaczej wrażenia wywołujemy trochę w Polsce, a inaczej na przykład w Ameryce, a jeszcze inaczej w Skandynawii. No dobra, ale gdzie tu jest interfejs i w ogóle projektowanie interfejsu? To wszystko się składa na projektowanie interfejsu tak naprawdę. Interfejs jest już efektem tego wszystkiego. Jest takie fajne właśnie porównanie, że samo projektowanie interfejsu graficznego to jest zastanawianie się no, takimi szczegółami, czyli jak coś ma wyglądać bardziej, ewentualnie jaki ma być układ tam elementów względem siebie. Projektowanie takie uwzględniające używalność to jest już zastanawiamy się, jakie elementy użyć, tak żeby to było wygodne dla użytkownika i intuicyjne. Natomiast user experience design to jest projektowanie takie, żeby ten użytkownik nie tylko łatwo mu było, ale żeby wywołać u niego efekt wow, jakie to przyjemne. Dobra, więc jak w ogóle wygląda proces tego projektowania? Więc user experience design wykorzystuje, opiera się o tak zwany user-centered design. User-centered design to jest projektowanie skoncentrowane na użytkowniku. Polega to na tym, że musimy użytkownika cały czas brać pod uwagę na każdym etapie projektowania, na każdym etapie tworzenia produktu. I proces wygląda w ten sposób. Najpierw mamy jakiś plan, sobie planujemy, jak będziemy wykonywać, jak w ogóle zaprojektować ten produkt. Później robimy user research, czyli staramy się dowiedzieć, jak użytkownicy się zachowują i tak dalej. Następnie te wszystkie informacje trzeba syntetyzować, połączyć i żeby móc jakieś wnioski z nich wyciągać. Dopiero wtedy tak naprawdę projektujemy, czyli zastanawiamy się, jakie rozwiązania dostarczyć. Później możemy zaimplementować to rozwiązanie i cykl się powtarza. Natomiast to, co jest ważne, to jest ewaluacja. Musimy na każdej z tych faz staramy się sprawdzać, czy to, co jest jej efektem, faktycznie przystaje do tego, czego oczekują użytkownicy, czy jest zgodne z rzeczywistością, żeby to było dostosowane pod ludzi, dla których ostatecznie tworzymy. No właśnie, no i teraz krótko omówię każdą z tych faz. Plan to jest prosta dość faza, która ma na celu określenie w ogóle, co chcemy osiągnąć, jakiś cel, co chcemy zaprojektować. Harmonogram możemy tam ustalić, właśnie dobrać narzędzia wstępnie, no i określić jakoś budżet, jaki mamy, tak żeby to realnie finansowo ogarnąć. Faza user researchu ma nam odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, kim są użytkownicy, a po drugie, jak oni obecnie funkcjonują,
no bo w końcu oni już mają swoje procesy, oni już działają. Na przykład księgowość potrafi pracować bez programu do wspomagania księgowości. Oni potrafią to robić wszystko na papierze, natomiast to, co my możemy zrobić, to im pomóc w tym, a nie zastąpić ich procesy. Więc musimy się dowiedzieć, jak oni obecnie funkcjonują. Jakie mamy metody do tego? Więc po pierwsze możemy wykorzystać ankiety i po prostu rozesłać, i żeby nam trochę opowiedzieć. Jeśli zadamy dobre pytania, to też dostaniemy bardzo wyczerpujące i wartościowe odpowiedzi. Po drugie, możemy przeprowadzić wywiady. To jest bardzo dobra metoda, bardzo często ją stosuję, bardzo często się spotykam z użytkownikami, rozmawiam, próbuję zrozumieć, jak wyglądają ich procesy. Co więcej, często ich wiedza jest utajona, jest nieuświadomiona, oni jakoś działają, ale już są na tyle ekspertami w tym, jak funkcjonują, że nie potrafią tego łatwo zwerbalizować. I to jest dość trudne zadanie, żeby umieć wychwytywać te momenty, kiedy coś zostało, jakby zastosowany został skrót myślowy, i żeby zadać odpowiednie pytanie, które wyklaruje nam, jak, na czym to polega, jak oni pracują, jak wygląda ich proces. Możemy też wykorzystać grupy fokusowe, czyli zebrać kilku użytkowników, zadać im jakiś problem, jakieś pytanie, żeby coś, na przykład opisali jakiś proces, samemu moderować i obserwować, jak oni się między sobą sprzeczają. Użytkownicy z doświadczenia zawsze się między sobą sprzeczają. Jeżeli jeden opowiada, jak wygląda jego proces i jak coś tam robi po kolei, zaraz inny użytkownik mówi: nie, ale ja to robię całkiem inaczej, przecież nie, to ja mam innych klientów i tak dalej. I no właśnie, oni nie ma czegoś takiego jak ekspert domenowy, jak to mówi Domain Driven Design. Nie ma czegoś takiego jak ekspert domenowy jako jedna osoba. To jest taki abstrakcyjny byt, zazwyczaj ekspertów jest mnóstwo i eksperci się ze sobą nie zgadzają niestety. Oczywiście możemy też wykorzystać analizę statystyk, sprawdzić, jak użytkownicy się zachowują, jak przechodzą, jakimi flowami chodzą po naszej stronie. No to nam też dostarcza sporo informacji. W trzecim etapie musimy te wszystkie informacje syntetyzować, połączyć ze sobą, uzgodnić, szczególnie te sprzeczne, a sprzeczności są zawsze, i odpowiedzieć na pytanie, w czym możemy pomóc naszym użytkownikom. Gdzie chodzi o zidentyfikowanie takich momentów, gdzie użytkownik wykonuje coś, co my byśmy byli w stanie usprawnić, zautomatyzować. I mamy tutaj takie metody, jak na przykład diagramy, tabele, możemy sobie to wszystko rozpisać. No to są takie standardowe metody. Możemy się bardziej wyrafinowanymi też posłużyć, jak mapy myśli, rozpisać na przykład jakieś kategoryzacje, jakieś podzielić, jakie są główne tam na przykład elementy procesu wykonywane przez użytkownika i tak dalej, jak użytkownicy kategoryzują informacje i tak dalej, i tak dalej. Możemy wykonać, narysować ścieżki użytkowników. Są tak zwane user journeys, czy tam podróże dosłownie, czyli jak użytkownik po kolei wykonuje ten proces, jakie są efekty każdego z kroków w tym procesie. To jest mój rysunek nawet z tego tygodnia, wykonany podczas rozmowy właśnie z jednym z użytkowników. Opowiadał, jak ten proces wygląda, i no, to dotyczy akurat wyceny w branży tłumaczeniowej. No, ale możemy takie coś po prostu narysować i żeby łatwiej widzieć, też użytkownik może dzięki temu, jeżeli z nimi rozmawiamy, może zobaczyć, że na przykład nie, to nie wygląda tak, że to trzeba poprawić, tutaj jeszcze jest jeden etap. Wizualizowanie, właśnie, ludzie dużo lepiej percypują różne informacje graficzne, jakieś diagramy, dużo lepiej niż informacje werbalne. I szczególnie, że nasza pamięć jest bardzo ograniczona i ciężko użytkownikowi przechować w pamięci te wszystkie elementy procesu, a jeżeli je widzi narysowane, dużo łatwiej mu się do nich odnieść i skorygować też. Kolejny sposób, bardzo fajny, to są storyboards. To jest jeden z narysowanych przeze mnie. To są takie komiksy, które pozwalają nam pokazać kontekst, w jakim użytkownik jest, w jakim się porusza, w jakiej sytuacji miałby skorzystać z naszego rozwiązania i czego to rozwiązanie ma mu dostarczyć. Po pierwsze, w czym ma mu pomóc, ale też jakich wrażeń dostarczyć. Zobaczcie, że ostatecznie ten użytkownik, dzięki skorzystaniu z aplikacji, na którą tutaj był pomysł, użytkownik
rozwiązał swój problem, nad którym się zastanawiał i ostatecznie osiągnął jakiś sukces i jest zadowolony z tego, że mu się udało i ta aplikacja się przyczyniła do sukcesu użytkownika, do jego zadowolenia, do jego być może nawet szczęścia. Inny sposób syntezy informacji to są persony. To są takie prototypowe profile użytkowników, dzięki którym możemy się skupić i wyrazić, jak wyglądają konkretne grupy użytkowników, które mają korzystać z naszej aplikacji. I to są persony są takie dość konkretne, to znaczy mamy na przykład jakieś zdjęcie, imię i nazwisko, nadajemy jakąś historię tej osoby, że studiowała to i tamto i tak dalej, i na przykład i pracowała tak i ma 50 lat i sobie nie radzi z czymś tam, na przykład jest kiepska w komputerach. I to nam pozwala później, patrząc na nasze rozwiązanie, ocenić, czy ta osoba sobie faktycznie z tym poradzi. Okej. Kiedy już dokonaliśmy tej syntezy informacji, to wszystko mamy już zebrane i jakoś to wygląda, także da się to ogarnąć. Możemy przejść do fazy projektowania, gdzie chcemy odpowiedzieć na pytanie, na jakie sposoby możemy pomóc naszym użytkownikom. Czyli już wiemy, w czym możemy im pomóc, ale jeszcze nie wiemy jak. Zauważcie, zwróćcie uwagę na liczbę mnogą. Na jakie sposoby, a nie na jaki sposób. To jest ważne, żeby przygotować kilka rozwiązań alternatywnych, bo to, co nam się wydaje, to pierwsze rozwiązanie, na jakie wkładamy, niekoniecznie jest najlepszym. Jak możemy projektować? Przede wszystkim, bardzo ważna zasada, to jest podzielić proces projektowania na dwie fazy. Pierwsza faza to jest faza dywergencji, gdzie staramy się generować jak najwięcej rozwiązań i nie skupiamy się na tym, jakie one są. Ważne, żeby wygenerować ich jak najwięcej, nawet jakieś odjechane. Zobaczcie, że najciekawsze produkty powstają właśnie, one się różnią całkowicie od tych dotychczasowych. To są te, które odnoszą największy sukces często. Całkowicie się różnią, dlatego że ktoś myślał out of the box. Ktoś pomyślał nieszablonowo i właśnie wygenerował, pozwolił sobie na wygenerowanie pomysłu, zanim go ocenił i stwierdził, że on nie jest podobny do tych obecnych. No właśnie, to jest pierwsza faza. Natomiast druga faza to jest faza konwergencji, gdzie staramy się te wszystkie wygenerowane pomysły już jakoś oceniać i ograniczać ich ilość i wybierać te najlepsze. Projektowanie musi uwzględniać trzy rzeczy i to są trzy jakby osobne aspekty, w ogóle elementy do zaprojektowania. Jedno to jest architektura informacji, o której wspomniałem, czyli to, jak informacje są zorganizowane, pokategoryzowane, zhierarchizowane itd. Drugie to jest interakcja, czyli jakie są flowy użytkowników, jak użytkownicy mają przechodzić, czy najpierw się muszą rejestrować, czy najpierw na przykład, nie wiem, czy mogą sobie poużywać aplikacji i dopiero wtedy się zarejestrować i tak dalej. No i też tutaj interfejs ostatecznie powstaje jakiś jako efekt tej fazy. No i ostatecznie grafika, czyli jakiś visual design, co mamy mówić. Architekturę informacji możemy zaprojektować na przykład w ten sposób, że no właśnie wykorzystać ankiety, żeby dowiedzieć się, jak użytkownicy kategoryzują te informacje. Ankietę już wspomniałem. Możemy też wykorzystać taką metodę sortowanie kart. To jest coś takiego, że kładziemy przed użytkownikiem, można to zrobić papierowo, można elektronicznie, kładziemy przed użytkownikiem mnóstwo takich karteczek, na każdej jest napisana na przykład funkcja albo nazwa podstrony naszej. I teraz każemy użytkownikowi pokategoryzować je tak, jak mu się wydaje, że będzie sensownie. Są dwie odmiany tego, możemy zamknięte albo otwarte, to znaczy albo już narzucamy jakieś kategorie, albo użytkownik sam nadaje kategorie. Kilka razy przeprowadzałem takie badanie, fantastyczne rzeczy wychodzą, bo często użytkownicy mają zupełnie różne sposoby kategoryzowania rzeczy. No właśnie. Jeśli chodzi o projektowanie interakcji, możemy wykorzystać przepływy zadań, czyli tak zwane task flows. To jest przykład jednego z takich, też przeze mnie niedawno rysowany, gdzie widzimy, jak użytkownik ma, tutaj nawet kilku użytkowników, bo tu są różne role, jak oni sobie przechodzą, mają przechodzić przez system, na jakie ekrany po kolei trafiać, w jakim przypadku, na przykład jeżeli wybiorą jakąś akcję, podejmą jakąś akcję na stronie, to na jaką inną stronę mają przejść, która co im ma, co ma pozwalać ta strona zrobić. No właśnie, ale tutaj jeszcze nie mówimy o konkretnych stronach, o kliknięciach w przycisk, tylko mówimy o akcjach podejmowanych. Zastanawiamy się, czy na danej stronie w ogóle użytkownik ma mieć akcję, pozwalamy mu na akcję taką,
a nie inne. Na przykład na stronie, nie wiem, właśnie już checkoutowania w sklepie internetowym, kiedy użytkownik już tam podaje dane, być może nie chcemy mu udostępniać akcji powrotu do głównej strony, dlatego że chcemy, żeby się skupił na tym, żeby zakończyć tą akcję, sfinalizował zamówienie, a nie właśnie sobie znowu rezygnował i właśnie do strony. Na przykład. Inny sposób do projektowania, znaczy właściwie następna metoda, która następuje po zaprojektowaniu przepływów zadań użytkownika, to jest projektowanie interfejsu, układu interfejsu. Tutaj zaczynamy od makiet, tak zwanych wireframes albo mockups. Możemy to zrobić na papierze, tak jak idziemy po lewej stronie, albo za pomocą jakiegoś programu. Te programy specjalnie robią tak, że wszystko wygląda tak, jak ręcznie rysowane, dlatego żeby się nie skupiać na takich rzeczach jak kolory, jak zdjęcia, jak typografia, jakie fonty są wybrane i tak dalej, tylko żeby się skupić na samym układzie i czy dla użytkownika będzie intuicyjne w ogóle to co widzi, same te akcje, jeszcze bez całego tego loopu. Później możemy zbudować prototypy, czyli mniej więcej coś podobnego do makiet, tylko że już klikalne, już takie, że ma jakąś akcję. Są programy, jest bardzo dużo programów do tworzenia prototypów. No i na tym na przykład już możemy testować z użytkownikiem, ale o testach jeszcze będę zaraz mówić. No i ostatecznie właśnie nadajemy looker na to wszystko, czyli grafikę. Ale tak jak mówiłem, to jest projektowanie, a jest strasznie ważne, żeby sprawdzać, czy to, co projektujemy, jest faktycznie tym, czego użytkownik potrzebuje i tym, co będzie łatwe do korzystania dla użytkownika. Dlatego musimy ewaluować to wszystko. Właśnie, no i ewaluacja ma nam odpowiedzieć na takie dwa pytania. Czy faktycznie pomagamy użytkownikom w realizacji ich zadań biznesowych, albo jakichś nawet domowych, ale czy im pomagamy w tym, co mają do zrobienia i które z rozwiązań, które przygotowaliśmy, bo przecież mamy kilka na przykład mockupów, które z tych rozwiązań jest najlepsze. Jakie metody tu możemy wykorzystać? Przede wszystkim ewaluację heurystyczną, czyli po prostu dać osobie, która też ma pojęcie na temat projektowania interakcji, albo nawet takiej, która nie ma, jeżeli jej dostarczymy listę jakichś heurystyk, żeby po prostu spojrzała na to i powiedziała, czy przypadkiem niektóre rzeczy nie łamią jakichś takich naczelnych, takich kategorycznych zasad. Są bardzo ogólne zasady, takie jak na przykład system powinien wyświetlać zawsze swój status, żeby użytkownik wiedział, w jakim stanie jest. Na przykład jeżeli mamy, nie wiem, jeżeli mamy jakiś przełącznik, to żeby było widać, czy to jest zaznaczone, czy nie zaznaczone, czyli wyświetlanie swojego statusu. Czasem takie rzeczy uchodzą. Po drugie, możemy wykorzystać na przykład taką metodę jak Fast Quick Testing. Polega to na tym, że pokazujemy taki statyczny screenshot naszego rozwiązania użytkownikowi. Mówimy, wyobraź sobie, że chcesz na przykład się zarejestrować na tej stronie, gdzie byś kliknął. No i patrzymy, gdzie użytkownicy klikają. Jeżeli to roześlemy do kilkudziesięciu osób, później możemy takie mapy fajne wykreślić, takie mapy ciepła, w sensie gdzie użytkownicy raczej klikali, a gdzie raczej nie klikali. Możemy też wykorzystać tree testing. Tree testing polega na, to jest podobne do sortowania kart, tylko że to jest odwrotne. To znaczy mówimy użytkownikowi, no wyobraź sobie, że chcesz znaleźć kategorię, chcesz znaleźć rower. I teraz gdzie byś szukał? I on musi się przeklikać przez naszą hierarchię zaprojektowaną i zaznaczyć, że tak, tu bym szukał. I teraz sprawdzamy, czy ta hierarchia, czy faktycznie użytkownik szukał w tym miejscu, gdzie my chcieliśmy umieścić ten dany rower. Kolejna metoda to jest split testing, czyli testy AB, gdzie mamy jakiś, zastanawiamy się, które rozwiązanie będzie lepsze, więc sprawdzamy oba, po prostu obydwa, z tym, że połowa użytkowników na przykład wchodzących na stronę dostanie jedno rozwiązanie, połowa drugie i patrzymy, które przynosi lepszą konwersję, które na przykład jest lepsze dla użytkowników. Kolejny sposób, bardzo ważny, to są testy używalności, czyli usability testing, gdzie siadamy z użytkownikiem, dajemy mu zadania do wykonania i patrzymy, jak on je wykonuje i jednocześnie użytkownik jest zachęcany do tego, żeby mówić dużo o tym, jak wykonuje to, co myśli, co jest dla niego niewygodne, nieintuicyjne. Też możemy sobie nagrywać taką sesję na ekranie, to, co użytkownik mówi, tak żeby później ten film przeanalizować i później
Też jest taka wersja tych testów używalności. Ja to osobiście w pracy wykorzystuję, jak już testujemy zaimplementowane rozwiązania, że na Skype'ie sobie szeruję ekran do innego pokoju i tam siedzą ci, którzy to tworzyli, którzy implementowali i obserwują, jak sobie użytkownik z tym radzi i sobie zapisują wszystkie problemy, jakie zauważą z tym związane. Też mamy taką metodę jak okulografia, czyli eye tracking, gdzie możemy sprawdzić, jak użytkownicy, na które fragmenty strony patrzą. Na przykład można zidentyfikować to, że nie zauważają na przykład przycisku rejestracji na stronie. Okej. Kiedy już zaprojektowaliśmy, to przechodzimy do fazy implementacji, czyli chcemy odpowiedzieć na to, jak wykonać to rozwiązanie, które wybraliśmy. Ale o tym, jak to robić, to już Wam nie powiem, bo od tego Wy jesteście ekspertami, więc to sobie pominiemy. Natomiast opowiem Wam teraz, jak wygląda UX w praktyce, jak to można wpleść do konkretnego rozwiązania. No właśnie. Jak spojrzymy znowu na ten nasz user-centered design proces, to zauważymy, że on jest iteracyjny. On nie dotyczy, to nie jest waterfall, to nie dotyczy całego produktu, prawda? Że raz projektujemy cały produkt tutaj, tylko dotyczy pojedynczych takich przyrostowych elementów. Natomiast co ważne, a czego Agile nie mówi, niestety, to jest to, że Agile dotyczy tylko fazy implementacji i samego już implementowania, wdrażania konkretnego rozwiązania. Natomiast o projektowaniu niestety nie wspomina, ale projektowanie i w ogóle właśnie projektowanie UX-owe da się połączyć fajnie z Agilem. Można to na przykład zrobić w ten sposób, że projektowanie i development są dzieją się równolegle i są przeplecione ze sobą. To znaczy, w momencie, kiedy deweloperzy pracują nad jakimś rozwiązaniem, to w tym momencie projektant projektuje coś, co będzie w następnej iteracji wdrażane, implementowane przez deweloperów. A jednocześnie w jeszcze następnej iteracji projektant może sprawdzić, na ile to, co zostało zaimplementowane, jest zgodne z wymaganiami, z tym, czego oczekiwał. Może to przetestować na przykład z użytkownikami. Okej. I czytałem taki fajny artykuł takiego pana, który opowiadał, opisywał, jak wdrażano u nich. On jest projektantem i wdrażano u nich w firmie Agile i opisywał w formie 5 faz przeżywania żałoby, to, co on przeżywał. W kolei tam były te wszystkie fazy, natomiast ostatecznie doszedł do jakiegoś konsensusu i udało mu się projektowanie połączyć z Agilem i opisał to w formie takich kilku punktów, ich było 12, natomiast tutaj te najważniejsze wypisałem. Więc po pierwsze UX, jeżeli myślimy o Agile'u, projektant musi być w grupie, w tej samej grupie co Product Owner, musi współpracować z Product Ownerem, dlatego że to Product Owner często dostarcza wymagań i mówi, co by było potrzebne użytkownikom. Po drugie research, jako projektant, research cały czas z developmentem przeplatamy. To znaczy jednocześnie badamy z użytkownikami, próbujemy ich zrozumieć, ale jednocześnie też projektujemy dla użytkowników. Ponadto projekt powinien tylko troszkę wyprzedzać implementację, to co jest tworzone. Projekt nie powinien za daleko w przód wybiegać. Też prototypy powinny być tworzone raczej niskiej jakości. Nie robimy jakichś takich całkowicie klikalnych prototypów, gdzie każda funkcja jest prawie zaimplementowana, tylko tworzymy niskiej jakości, tak żeby staramy się często je ewaluować i poprawiać. No i prototyp jest specyfikacją. Zamiast produkować mnóstwo dokumentacji, lepiej jest po prostu dostarczyć prototyp, który prezentuje naocznie dla kogoś, kto to implementuje, prezentuje, jak się produkt ma zachowywać. Co więcej, u nas w firmie wykorzystujemy dwa rodzaje etykietów. Jedno to są epiki, które właśnie zawierają całą specyfikację, mockupy, grafikę, to wszystko tam jest podpięte i one są takie dość duże i opisują całościowo. Natomiast deweloperzy sobie dzielą te wymagania na bardziej drobnoziarnisto, na konkretne historyjki użytkownika, na user stories, tak żeby łatwiej było im implementować, że Jedna historyjka to jest jeden ticket po prostu do zrobienia na przykład w ciągu dnia.
Jeżeli mógłbym powiedzieć, jak rozmawiać z UX-em, jeżeli jesteście deweloperami, to dałbym takie trzy porady. Pierwsze, jasno określcie, czego potrzebujecie od UX-a. Dlatego, że UX chętnie wam dostarczy, zrobi wam taką albo inną specyfikację, zrobi na przykład listę wszystkich stanów, jak mają wyglądać przyciski w różnych stanach itd. Tylko powiedzcie, czego potrzebujecie, bo deweloperzy są różni. Niektórzy, dla niektórych jedne rzeczy będą oczywiste, a inni potrzebują, żeby im to rozpisać. Dlatego powiedzcie, czego wy potrzebujecie. Drugie, zaufajcie w decyzje projektowe. Czasem podczas projektowania podejmuje się takie decyzje i takie wybory, które są bardzo drobne i na przykład tu jest tak przesunięty element, a tam gdzieś indziej inaczej i to się może wydawać głupie albo przypadkowe, a tymczasem deweloper tak naprawdę, a tymczasem projektant tak naprawdę uwzględnił swoją wiedzę na ten temat. Po trzecie, jeżeli krytykujecie, popierajcie to swoją krytykę argumentami, czyli konkretnie z czym się nie zgadzacie. Okej, okay, i krótko ostatnia część. Okej, okay, dobra, ostatnia minuta. Co za tym stoi? Więc oprę się o taki research, który był wykonywany właśnie na około 1000 UX-ów na świecie, gdzie okazało, że ich satysfakcja zawodowa i satysfakcja zarobków są naprawdę dość wysokie. Zobaczcie, to jest 5,4 na 7. Natomiast co było ich źródłami niezadowolenia, to było to, że za mało mają czasu na wykonywanie UX-a w swoich firmach i mają za małe wsparcie kierownictwa w tym, co robią. Kolejna rzecz, w czym user experience designers pracują? Więc głównie nad stronami internetowymi, ale sporo z nich pracuje nad rozwiązaniami mobilnymi, nad aplikacjami jakimiś enterprise'owymi i nad też softem desktopowym. Natomiast tworzą produkty spośród 78 aż kategorii. Skąd pochodzą w ogóle user experience designers? No więc tutaj jest taka reguła, że nie ma reguły. Po prostu user experience designers pochodzą z różnych dziedzin, naprawdę z różnych. Tutaj możecie zobaczyć nawet ludzie z wykształceniem historycznym, mechanicznym i tak dalej. Jak zaczynali, książki, blogi, artykuły, generalnie teoria, ale też praktyka, trzeba dużo robić. Okej, okay, to już pominę w takim razie. To już pominę i wam powiem, że był taki research, taka bardzo fajna infografika, mogę podać linka, jeżeli ktoś jest zainteresowany, na temat tego, jak to wygląda w Polsce, województwa i też demograficznie, kim są UX-i. No więc pokazałem wam właśnie każdy z tych elementów omówiłem i to jest wszystko, co wam miałem do pokazania. Dzięki.